Audioteka przedstawia Marcin Napiórkowski, Narutowicz. Odcinek pierwszy, Szwajcar. Reżyseria Grzegorz Drojewski. Muzyka Warszawska Orkiestra Sentymentalna. W rolach głównych Krzysztof Dracz, Izabela Kuna, Marcel Sabat, Grzegorz Małecki. Słuchaj uważnie, bo nie będę się powtarzać. Nie powinniśmy tam iść. Obiecałaś się nie powtarzać. Warszawa, 16 grudnia 1922 roku. 45 minut przed zamachem. Julek, do jasnej cholery, ja mówię poważnie. A ja poważnie słucham, ale rozmawiajmy idąc. W przeciwnym wypadku spóźnimy się, a muszę koniecznie zobaczyć jego wejście. A przede wszystkim muszę zobaczyć ich miny. Nie powinniśmy tam iść. To wydarzenie w ogóle nie powinno się odbyć. Nie po tym, co działo się po zaprzysiężeniu. To było 5 dni temu. W polskiej polityce to cała epoka. No, ulica nadal kipi. Nic nie słyszę. A co jeśli to jest cisza przed burzą? Cisza przed burzą? Stać cię na więcej. Toleruję twoje humory i irracjonalne obawy, ale banalnych metafor nie zniosę. Julian, to jest niebezpieczne. Nic ci nie będzie. Ale o niego się boję, nie o nas. Widziałam go z daleka w poniedziałek przed Sejmem. Był blady, ręce mu drżały, próbował przemówić do tłumu. Zaczął coś cicho tłumaczyć tym swoim belferskim stylem. A oni go zakrzyczeli, Julian. Obrzucili go belgami, wrzeszczeli naprawdę obrzydliwe rzeczy. W jego stronę poleciały kamienie, chyba nawet butelki. Ktoś mu kapelusz strącił z głowy, kapelusz! A co będzie następne? Pokrzyczeli, poskomleli, a teraz muszą się pogodzić z rzeczywistością. A my musimy tam dziś być, Kaziu. Żeby im pokazać, że nas też jest dużo, że się nie boimy, że Polska nie jest ich własnością. Zresztą dzisiaj sytuacja będzie zupełnie inna. Kameralne spotkanie. Sami swoi i w sam raz tyle endeków, żebyśmy mogli się delektować, słysząc skowyt ich niezadowolenia. Impreza tylko dla wtajemniczonych. Wiem o niej wyłącznie dlatego, że mam paru zaprzyjaźnionych artystów. Wydanie specjalne, sensacja z ostatniej chwili. Prezydent Gabriel Narutowicz otworzy dziś wystawę malarstwa najbardziej obiecujących polskich artystów. Pierwsze publiczne wystąpienie głowy państwa od zaprzysiężenia. Szczegóły tylko na naszych łamach. 5 groszy, jedyne 5 groszy. No to element zaskoczenia szlak trafił. Teraz naprawdę musimy się śpieszyć, jeżeli chcemy cokolwiek zobaczyć. W zachęcie będą tłumy. Nazwisko. No, jeszcze 2 pary i nasza kolej. Nazwisko. Dużo ludzi. Strasznie dużo. Nazwisko. Większość odejdzie z kwitkiem. Wpuszczają tylko z listy. Lepiej trzymaj kciuki, żeby mój znajomy artysta pamiętał o formalnościach. Inaczej prezydentowi pomachamy z daleka. Nazwisko. O, witam. Pana Tuwima oczywiście poznaję. A pani nazwisko? Pani jest ze mną. Tylko osoby z listy. Nie chcemy tu cyrku. To poważna galeria, a nie gmach Sejmu. Iłakowiczówna. O, tutaj. Tutaj, widzi pan, tutaj jestem. Nie poznałem pani, przepraszam. W tomiku nie było zdjęcia. Nie spodziewałbym się, że taka młoda osoba może pisać takie piękne, głębokie wiersze. Przepraszam. Proszę mnie przepuścić. Chodź, Kaziu. Panie, to nie wieczorek poetycki. Uwijaj się pan prędzej. A pan dokąd? Nazwisko. Co? Moje? To pan chyba żartuje. Nazwisko. Wpuszczamy tylko z listy. Jestem prezesem Rady Ministrów, Bęcwale. Imię i nazwisko. Ja się zabiję. Premierem! Jestem premierem! Sprawdź sobie w gazecie. Którym premierem? Premierzy się zmieniają. W czerwcu był jeden, w lipcu następny. To jakiś skandal jest. Jeszcze się człowiek nie przyzwyczaił, już kolejnego dają. Kto by nadążył? Teraz prezydent nowy, to pewnie i premiera zmienią. Nie mogę. Nie ma się co przyzwyczajać. Panie, Julian Nowak. Premier Julian Nowak. Tutaj, pod N masz. To tak. NN jak niebywały skandal. Nie ma się co przyzwyczajać. No impertynent, no idiota jakiś. No. Każe ministrowi Kumanieckiemu zrobić porządki w tej całej zachęcie. Nie, no to jest prowokacja, to zdrada. Tydzień nie minął od zaprzysiężenia Narutowicza i już nam plują w twarz. Byle cieć szydzi sobie z premiera. O, pan premier! Prosimy tu do nas!
Generał Haller właśnie o pana wypytywał. Panie generale? Witam, witam, panie premierze. Trudny czas. Trudny czas. Kto to widział? Zastanawialiśmy się z panią hrabiną, czy w ogóle pan przyjdzie. Ale zostałbym w domu pod byle pretekstem, ale obawiam się, że moja nieobecność zostałaby poczytana za słabość. Prasa nie przepuści żadnej okazji. Tak. A może właśnie takich gestów potrzebujemy, kiedy próbuje się nas zakneblować, odebrać nam głos. Kto to widział? Nam, którzyśmy dopiero co przelewali krew za Rzeczpospolitą. Którzyśmy ją własnym ciałem osłaniali. Wciska się teraz za prezydenta obcego, Ateusza. Zapewne masona. Masona! Kto to widział? Człowieka, który nie tylko Boga, ale i Polski w sercu nie ma. Tak jest. 30 lat siedział sobie wygodnie na emigracji w Szwajcarii. 30 lat. Mówią, że nie wracał, bo był tam uwikłany w jakieś spiski. Podobno otaczał się dziwnymi ludźmi. Radykałami. Kiedy my tutaj cierpieliśmy pod rosyjskim i pruskim butem, kiedyśmy organizowali strajki i walczyli o niepodległość, ten zażywał wówczas walki. Tak jest. Wrócił na gotowe. Wszystko dostał na tacy. W miesiącu, w którym ostatecznie odparliśmy bolszewików, gdy niebezpieczeństwo zostało zażegnane, on idzie od razu w ministry. Znikąd, znikąd. Tak jest. Tak jest, to skandal, skandal generalny. Nikt go tutaj nie zna. Prosto z tej Szwajcarii go w teczce przywieźli. Mój Boże, kto go przywiózł? No właśnie, kto? A poważnie pan pyta, panie generale? Przecież to ci sami ludzie, którzy go teraz, wbrew woli Polaków, wybrali na prezydenta. Socjaliści, kosmopolici, Ukraińcy, Litwini, Żydzi. Żydzi? Boże, kto to słyszał? No właśnie. A hrabia Zamoyski, a? Taki dobry kandydat. Od pierwszej rundy prowadził. A gdyby to ludzie wybierali prezydenta, a nie Sejm, pierwszym obywatelem byłby dziś ordynat Zamoyski. Przypominam, że kilka tygodni temu w uczciwym głosowaniu to tego Narutowicza Polacy nie wybrali nawet na posła. Ale mamy taką konstytucję, jaką mamy. Prezydenta wybiera nam Sejm. W czterech rundach prowadzi wyraźnie kandydat narodowej prawicy. A tu znienacka jakiś Narutowicz dostaje poparcie chłopów od Witosa i głosami mniejszości, zdrajców, bolszewików zostaje nam narzucony na prezydenta. Wcześniej nikt nawet nie wiedział, że w ogóle będzie kandydował. Jak to się stało? Tak, dokładnie. Jak to w ogóle jest możliwe? Człowiek nieznany nikomu, który nie widział Polski przez 3 dekady z okładem, po zaledwie 2 latach od przyjazdu do kraju obejmuje najwyższy, najbardziej zaszczytny urząd Rzeczpospolitej. To nie do pomyślenia. Nie znając tutejszych układów, nie interesując się nazbyt polityką, głosząc poglądy niezrozumiałe i niepopularne, Narutowicz w 2 tuziny miesięcy przechodzi drogę, na którą innym, bardziej w polityce biegłym, życia by nie starczyło. Głowie się nie mieści. Naród w szoku, ulica w szoku. No nie dziwota, że się zaczęły zamieszki. Sam musiałem uspokajać młodzież, bo w nocy po wyborach zebrali się pod moim oknem w Ujazdowskich i żądali, żebym ich natychmiast na Belweder prowadził. No, tak jest. Biedne dzieciaki. Ale cóż im się dziwić? Taka zniewaga u ludzi honorowych musi rodzić gniew i pragnienie odwetu. Pragnienie odwetu? No kto to widział? A niechże pani przestanie, pani hrabino! A... Naprawdę, jak papuga? Widziałaś Halera? Dopiero co z okna podjudzał młodzież do szturmu na Belweder. Zdawało mu się, że jest nowym Mussolinim. Tak, a teraz stoi tu ze skwaszoną miną i musi przełknąć swoją porażkę. A jego dostrzegłeś? Prezydenta? Nie, nie da rady. Za dużo ludzi. Nie, nie dopchamy się teraz. A tak bym chciała chociaż uśmiech mu posłać. Chociaż jakieś życzliwe spojrzenie. Żeby wiedział, że większość ludzi jednak jest za nim. Większość dobrych ludzi. Zaraz się rozgęści. Poszli wszyscy tam, na prawo. Skoczmy teraz z Jankiem Rozenem do sali na wprost. Zobaczyć jego obraz. A do Narutowicza zaraz się dołokciujemy. To chyba gdzieś na zewnątrz. Kasiu, uważaj. Trzymaj się blisko. Chodź tu. Narutowicz. Rozdział 1. Szwajcar. Demos la bienvenida al profesor Gabriel Narutowicz.
Brawo! Brawo! Siedziba przedsiębiorstwa elektryfikacji w Sewilli. Lato 1920 roku. 2 lata i 5 miesięcy przed zamachem. Zamykam oczy i słucham. To pierwsza rzecz, którą robię, kiedy przybywam na miejsce. Nie mierzę, nie obliczam, nie planuję. Po prostu słucham. Kiedy zaprosiliście mnie tutaj, do Sewilli, zrobiłem to samo. Pojechałem w góry, usiadłem nad brzegiem rzeki, w miejscu, w którym zamierzaliśmy usytuować elektrownię, i słuchałem. Pan Gomez, który był uprzejmy towarzyszyć mi w tej podróży, widząc, że tak zamarłem bez ruchu, zmartwił się, że coś jest nie tak. Gestem dałem mu znać, żeby dołączył. Przycupnął niepewnie koło mnie i tak sobie siedzieliśmy. Polski inżynier i hiszpański polityk, wsłuchani w huk rzeki rozbijającej się o kamienie, włoskot setek ton wody spadającej z progów, kotłującej się w zagłębieniach, pieniącej, rozbryzgującej na wszystkie strony. To właśnie jest energia. Z tym mieliśmy przez najbliższe lata pracować. Lubię powtarzać, że i inżynier, tworząc, doznaje po trochu tej samej radości, co Bóg. Moc żywiołu poznana, okiełznana, uwalniana powoli, od tysiącleci napędza nasze łodzie, wiatraki, a dziś supernowoczesne elektrownie, takie jak ta na rzece Guadiaro. Jednak ta sama moc, uwolniona w sposób nagły, staje się niszczącym kataklizmem. Niewiele potrzeba, by życiodajna energia stała się energią unicestwiającą. To ważna lekcja, którą powinniśmy wyciągnąć z wielkiej wojny, która dopiero co spustoszyła Europę. Z wojny, której echa wciąż rozbrzmiewają w moim ojczystym kraju, napadniętym przez bolszewików. Postęp udoskonala nie tylko środki chronienia życia, lecz także narzędzia zabijania. Kolejnej wielkiej wojny Europa może nie przeżyć. Dlatego głęboko wierzę, że dobre rzeczy zaczynają się właśnie od słuchania. Od słuchania natury. Wszystko pięknie! A co ze słuchaniem ludzi? Czego on chce? Profesorze, to Salvador Seguin, znamy go dobrze. Anarchista, wichrzyciel. W zeszłym roku zorganizował w Barcelonie strajki, na wiele miesięcy sparaliżował gospodarkę. Tutaj też chciałby wprowadzić swoje porządki, ale zaraz pozbędziemy się niedłużonego gościa. Spokojnie! Puśćcie go, panowie! Jakoś się dogadamy. Czego pan ode mnie chce? Dlaczego zakłóca pan mój wykład, grożąc mi bronią? Ten rewolwer nie jest wymierzony w pana, senior Naruto. Jestem inżynierem, nie politykiem. Nie decyduję o pensjach i warunkach pracy. Proszę tylko, żeby mnie pan posłuchał. Sam pan przed chwilą tłumaczył, jakie ważne jest słuchanie. Dźwięk przejeżdżającej dorożki, silnik automobilu, uliczny gwar, setki, tysiące ludzi próbujących zarobić na życie, spierających się, śmiejących, płaczących. To też jest żywioł. To też jest energia. Energia, dzięki której możemy tworzyć, budować coś pięknego. Ale ten żywioł również ma mroczną stronę. Gdy nierówności i podziały stają się zbyt wielkie, gdy energia nie znajduje twórczego ujścia, masę opanowuje nienawiść. Rozum zasypia. Budzą się demony. Tu też trwa wojna, panie Narutowicz. Miliony robotników, takich jak ja, próbują jakoś związać koniec z końcem. Przemysłowcy i właściciele ziemscy ograniczają nas i wykorzystują zupełnie tak, jak pan tamuje rzeki. Ale ciśnienie rośnie i tamy wkrótce pękną. Moje projekty służą wszystkim. Elektrownia Buitreras, elektrownia w Mühlebergu. To światło w szkołach i domach, prąd w szpitalach. To higiena, oświata, dobrobyt, którego starczy dla każdego. To energia wyniesie ludzi z biedy, a nie piękne hasła, panie Segui. Owszem, potrzeba czasu, ale przecież zmierzamy we właściwym kierunku.
Proszę dać nam szansę. Ale panie Narutowicz! Proszę dać szansę tym wspaniałym wynalazkom. Proszę nie kołysać łodzią, którą wszyscy płyniemy. Wierzę, że ma pan dobre serce, profesorze. Ale pana naiwność jest porażająca. Energia z pańskich wspaniałych elektrowni wzmacnia dziś wojsko i policję. Siły, które bezlitośnie tłumią nasze strajki i wymuszają lokauty. Nie winię pana. Jest pan obcokrajowcem, gościem z dalekich stron. Pewnie nawet nie zdaje pan sobie sprawy, że pańscy znakomici pracodawcy nie szczędzą grosza na płatnych zbirów, którzy tłuką, zastraszają, a czasem nawet mordują liderów związkowych takich jak ja. Tak jak mówiłem, ten rewolwer nie jest na pana. On służy mi wyłącznie do samoobrony. Dobrobyt, o którym pan tak pięknie opowiada, trafia do kieszeni bogaczy, a my jesteśmy biedniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. To nie elektrownię musimy zaprojektować na nowo, a społeczeństwo. To jest najważniejsze zadanie, jakie stawia przed nami wiek XX. Nie chodzi o to, czy uda nam się okiełznać bieg rzek, zaprząc do pracy węgiel, siłę wiatru, a może nawet te nowe formy energii, o których z takim zapałem dyskutują dziś uczeni. Większym problemem jest to, czy rozwój naszego człowieczeństwa nadąży za rozwojem naszej technologii. Niech pan o tym pomyśli w wolnej chwili, profesorze. Cóż, chyba nie mam nic do dodania. Dziękuję państwu za gorące przyjęcie. Ten cały Segi to niezły ptaszek. W Barcelonie już zaprowadził swoje porządki, a teraz przyjechał podburzać tutaj. Ale mamy go na oku. Byłoby dobrze, gdyby wysłał pan za nim ze dwóch swoich ludzi. Oczywiście, rozumie się. Wybijemy mu z głowy wizyty w Sewilli. Przeciwnie. Proszę zadbać, żeby bezpiecznie dotarł na dworzec. Ale... Bijąc robotników, na pewno nie zbudujecie poparcia dla nowych inwestycji. Tak czy owak, będę się już żegnał. O! Jeszcze ktoś do pana. Polak. Przejdziecki. Reinhold Przejdziecki. Przepraszam, że przeszkadzam... Gabriel Narutowicz, miło mi. Przede wszystkim proszę przyjąć wyrazy współczucia z powodu pańskiej straty. Chciałem... Wszędzie nas pełno. Polaków. Takie czasy. Ale to minie. Będziemy teraz wszyscy wracać. Mocno pan zapuścił korzenie w Sewilli? Nie mieszkam w Sewilli, panie profesorze. Dotarłem tu przed 2 godzinami. Przyjechałem wyłącznie ze względu na pana. Może usiądziemy na chwilę? Spieszę się bardzo. Rozmawiajmy idąc. A więc przyjechał pan specjalnie z Madrytu na jeden krótki odczyt? Z Madrytu? Ja pana szukam po całej Europie. Mamy dla pana arcypilną wiadomość z Ministerstwa Robót Publicznych. Ale po cóż pan minister Kędzior fatygował pana tą szaloną podróżą? Zna przecież moją sytuację. Zapoznaję się z przesłanymi materiałami i zgodnie z obietnicą przyjadę na miejsce porozmawiać z architektami, jak tylko uporządkuję sprawy osobiste. Dokumenty po żonie, rozumie pan, kwestia domu. Pan minister... Ale to nie minister mnie przysłał. Mam wiadomość od premiera. A czego może chcieć ode mnie premier Skulski? Gabinet Skulskiego upadł. Premierem jest teraz Grabski, ale wygląda na to, że długo nim nie będzie. Marszałek podobno już rozważa nominację dla Witosa. Nic z tego nie rozumiem. Kto w takim razie jest nowym ministrem robót publicznych? Pan. Pan mówi poważnie? To musi być nieporozumienie. Nikt nie przedstawiał mi podobnej propozycji. Ja właśnie w tej sprawie. Dekret o pańskiej nominacji został już podpisany. Marszałka Piłsudskiego zapewniono, że ją pan przyjmie i że będzie pan gotów współpracować zarówno z Grabskim, jak i z Witosem. Nie interesuje się polityką. Ale najwyraźniej polityka zainteresowała się panem. Inni zelówki zdzierają, chodząc za byle posadą, a pana ministerialna teka znalazła tutaj, zażytego w górach na drugim krańcu kontynentu. Jestem zaszczycony. Obawiam się jednak, że będę musiał odmówić. Pan rozumie. Jeszcze nawet nie uporządkowałem spraw po pogrzebie wuni. Bardzo mi przykro z powodu pańskiej żony. Rozumiem, że wciąż jest pan w żałobie, ale... Naprawdę nie mogę. Co ja bym robił jako minister? Jestem inżynierem, a nie politykiem. Rozumiem.
Życzy pan sobie, żebym od razu zadepeszował do Warszawy? Oszczędziłby mi pan fatygi, a nowemu premierowi czekania. Napiszę zatem niezwłocznie. Mój Boże, taki kawał drogi się pan tłukł na próżno. Może mógłbym pana chociaż oprowadzić po Sewilli, jak tylko upał nieco zlżeje. Może chciałby pan zobaczyć naszą elektrownię? Następnym razem, panie profesorze. Chętnie przeszedłbym się w pańskim towarzystwie w poszukiwaniu śladów Scypiona i Cezara. Teraz jednak przyjemności muszą poczekać. Polska nieco rok powstaje. Co pan ma na myśli? Że szkoda każdej chwili. W kraju czas płynie teraz niezwykle szybko. Każda godzina jest jak cały dzień, każdy dzień jak miesiąc. Tyle dróg do przeprowadzenia, tyle budynków trzeba odbudować. Wszystko do wymyślenia w zasadzie od nowa. Od nowa? Właśnie tak. Polska jest dziś jak wielka, czysta karta. Leży sobie na desce kreślarskiej i czeka na architektów, projektantów i wizjonerów. Przyszłość jest w Polsce. No ale nic to. Skoro nie widzi pan w tej chwili możliwości powrotu, zadepeszuję od razu do naczelnika, żeby przekazać pańską decyzję. Proszę nie depeszować. Swoją decyzję przekażę premierowi osobiście. A do ministerstwa też zajrzę. Niezależnie od tego, kto stanie na jego czele, i tak będzie trzeba zamknąć projekty, które konsultowałem dla rządu Skulskiego. Pora wracać do domu! Witam, pani Józefo. Co słychać? Nie przeszkadzam? Pan inżynier Kryński. Archiwa Ministerstwa Robót Publicznych. W tym samym czasie. Mówią, że już za chwilę zastępca dyrektora Departamentu Kryński. Gratuluję. Zmiany, zmiany, pani Józefo. Nowe nadchodzi do Ministerstwa Robót Publicznych. Co pana sprowadza do mnie? Do lochów. Poza chęcią pochwalenia się spodziewanym awansem oczywiście. Panią to zawsze miło zobaczyć, nie potrzeba specjalnego powodu. A biblioteka to nie żadne lochy. Archiwum to mózg każdej zdrowej instytucji. Jej pamięć. Ale skoro już pani pyta, to tutaj jest taka karteczka. Na karteczce szczęśliwe numerki. I gdyby pani mi na jutro te teczuszki mogła wyszukać, wziąłbym je sobie na górę do gabinetu, posprawdzał jeszcze parę drobiazgów. 17:30. Mhm. I cały maj? Tak. Sporo tego będzie. Trzeba się solidnie przygotować na nowe. Wyślę kogoś jutro z pudłami. Ale wykluczone. Po co fatygować personel? Każdy tu dla ojczyzny pracuje jak może, ludzie nie wiedzą w co ręce włożyć. Ja sobie tak po dwie, po trzy spokojnie zaniosę z rana jeszcze przed pracą. Pani rozumie, taka gimnastyka. Dla zdrowotności. No, rączki całuję. Pani Józefo melduje się jutro z rana. Guten Morgen. Morgen. Proszę siadać, już zabieram gazetę. Też zawsze wybieram wagon widokowy. Lubi pan przyrodę? Lubię. Keller. Otto Keller. Gabriel Narutowicz, miło mi. Słoweniec? Polak. Polak? Ale wybornie mówi pan po niemiecku. Widać, polityka kanclerza Bismarcka przyniosła u was efekty. Wyjechałem z kraju 33 lata temu. Od tego czasu mieszkam tutaj, w Szwajcarii. No wcale się panu nie dziwię. Też bym nie wracał. Ale ja właśnie wracam. O. Przepraszam. Fopa. Nie miałem nic złego na myśli, tylko wie pan, pomieszkał pan trochę u nas. Na zachodzie. Sam pan rozumie. Przepaść. Przepaść. Niech się pan rozejrzy. Trasa, którą jedziemy, to cud techniki inżynieryjnej. Pomnik ludzkiego geniuszu. Mosty, wiadukty, tunele. Piękne, prawda? Piękne. My tu z błyskiem wokół mkniemy przez wiek XX. Wiatr historii rozwiewa nam włos. A Polska zatrzymała się gdzieś w przededniu rewolucji francuskiej. Spóźniliście się na pociąg do nowoczesności, niestety. Dogonimy go na następnej stacji. Panie Natorowicz, pewne rzeczy są nie do nadrobienia. Ja mówię o technice. O nowoczesności. Mój szwagier projektuje automobile. A ja, choć na co dzień zajmuję się bankowością, też jestem, uważa pan, trochę inżynierem amatorem.
Różne takie wynalazki, innowacje. Niektóre nacje po prostu mają do tego predyspozycje, inne nie. To naukowo udowodnione. U nas, w Szwajcarii, każdy ma w głowie zegarek. A co mają w głowie Polacy? My mamy nowoczesne elektrownie. Wy? Przegrane powstania. No też pięknie, ale powstaniami nie napędzicie fabryk, kolei czy kopalni. Zbudujemy sobie elektrownię. Widzi pan... Pan najwyraźniej nie wie, o czym pan mówi. Proszę sobie w wolnej chwili poczytać o tym, co my tu w Szwajcarii osiągnęliśmy. Taki Mühleberg pod Bernem. Najnowocześniejsza elektrownia w Europie, uważa pan, właśnie otwarta. Cud techniki. Stworzyliśmy sztuczne jezioro z takim jakby wodospadem. 20 metrów w dół. 6 wielkich turbin Francisa. Przy pełnej mocy produkcyjnej będzie pewnie i ze 40 tysięcy koni mechanicznych. 40 tysięcy! Wyobraża pan sobie w ogóle, ile to jest? Jakby 1000 rolników wyszło na pole i każdy zaprzągł po 40 koni do pługa. Macie w Polsce tyle koni w ogóle, panie Natorowicz? Ha? Ha? Dzień dobry. Matko Boska, aż mi pani przestraszyła, pani Józefo kochana. Nie tylko pan lubi sobie wstać przed świtem, żeby poszperać trochę w archiwach. Ach, sama pani rozumie, awansik na horyzoncie, motywacja rośnie. A co panią sprowadza o tak niechrześcijańskiej porze do biblioteki? Ach, widzi pan, ciekawa sprawa. Kilka dni temu zauważyłam, że ktoś nocą grzebał w archiwum. O. Tak, jakby czegoś szukał, ale nie mógł znaleźć. Ach, czyli sama pani przyznaje, że ma tu pani bałagan. Przeciwnie, panie Kryński. Spędziłam wśród tych papierów tyle godzin, że jedna tyczuszka wsunięta minimalnie płycej od pozostałych z miejsca wzbudza moją czujność. Wydaje się pani, że ktoś nocą buszuje po archiwum i tak po prostu zaczaja się pani na niego między regałami? Odważnie. A gdyby ten ktoś miał nieczyste intencje? Gdyby intencje miał czyste, to by tu przyszedł w dzień. No nic. Ja w każdym razie zabieram swoje łupy na górę. Podniosę przyściutko wieczorem. Do widzenia, panie Józefo. Do zobaczenia. Kancelaria Prezydenta Rady Ministrów. W tym samym czasie. Proszę wejść. No witam, panie Witos. Przepraszam za spóźnienie. Ach, pan Daszyński. Dzień dobry. Proszę siadać. No to się porobiło. No. Ja, chrześcijański ludowiec, zostaję premierem. Pan, socjalista z PPS-u, wicepremierem. W rządzie mamy jeszcze endeków, ludzi wyzwolenia i niezależnych ekspertów. Kto by 2 miesiące temu przewidział, że nas tak szybko bolszewicy pogodzą? O, nie zazdroszczę zagranicznym korespondentom, którzy muszą nadążyć za naszą polityką. Idą spać w poniedziałek, premierem jest Skulski. Wstają we wtorek rano, rząd Grabskiego. No jeszcze się dobrze nie nauczą nazwisk, marszałek powołuje gabinet Witosa. Rząd Witosa, no to brzmi dumnie. Rozpiera pana duma, co? Wolę o nim myśleć jako o rządzie obrony narodowej. A jednak to pan stoi na jego czele. To pan ma nas bronić przed bolszewikami. Jest to zaskoczenie, nie ukrywam. Wiadomość zastała mnie w domu, na gospodarstwie. Minę musiałem mieć naprawdę nietęgą. Stoję na polu, szykując się do orki. Zajeżdża jakieś auto. Roboty nie przerywałem, wiedząc, że jak kto ma do mnie interes, to mnie znajdzie. Przychodzi oficer z miną ogromnie poważną i upewniwszy się, że ma ze mną do czynienia, oświadcza bardzo uroczyście, że przyjeżdża od naczelnika państwa, Piłsudskiego. I ma jego rozkaz, żeby Witosa natychmiast przywieźć do Warszawy. O, jaki kraj taki Cyncynatus. Proszę? Cyncynat został wybrany na dyktatora, żeby bronić Republiki Rzymskiej przed najazdem. Legenda głosi, że posłańcy zastali go przy orce i zabrali do Senatu prosto od pługa. Ha, o proszę. Wiedział, co jest w życiu ważne. Ludzie muszą jeść, panie Daszyński. Nawet na wojnie. Jak dzisiaj nie zaoramy, to jutro nie zasiejemy. A za pół roku nie będzie z czego chleba upiec. A wie pan, panie premierze, co dla mnie jest w tej historii najciekawsze? Po zwycięstwie Cyncynat natychmiast zrzekł się godności dyktatora i nieograniczonej władzy. Wrócił do pługa
i zaczął orkę dokładnie tam, gdzie skończył. A to by znaczyło, że nie było go w gospodarstwie okrągły rok. Słucham? No mówi pan, że wrócił znowu w porze orania. Przegapił żniwa. No akurat ten szczegół nie zwrócił mojej uwagi. Chodziło mi raczej o to, że niewielu znam polityków, którzy by się tak ochoczo zrzekli władzy. A takie mamy ciekawe czasy, że w kraju pełno zbawców narodu. Sami Cyncynaci. O ile mi wiadomo, sam marszałek także uwielbia, jak się go do tej postaci porównuje. A ja to sobie myślę, że w ciekawych czasach polityka powinna być nieciekawa. Potrzeba nam stabilności i spokoju. Taki stary nudziarz jak ja nada się na premiera idealnie. Ale bardzo się cieszę, że pańska obecność nieco mój gabinet ożywi. Rewolucjonista z PPS-u jako mój wicepremier. Wybornie. A co będzie potem? Jeżeli bolszewicy zwyciężą, to my skończymy w rowie i nie ma się czym martwić. Jak ich Piłsudski z Hallerem dadzą radę jakimś cudem odeprzeć, to na froncie zrobi się pokój, a w polityce wojna. Jako socjalista zostanie pan moim wrogiem, a łączyć nas będzie wyłącznie niechęć do Endeku. Skończy się czas Cyncynatów, zacznie się epoka Brutusów. Ale. Mamy w naszym rządzie jeszcze jednego Cyncynata, któregośmy odziedziczyli po Grabskim. Narutowicz. A jak pan myśli? Przyjedzie? Trudno powiedzieć. Znałem go kiedyś dość blisko. Mój brat Felix studiował z nim w Szwajcarii. Ja również spędziłem tam trochę czasu. Jaki to człowiek? Osobliwy. Obsesjonat, gdy mowa o przyrodzie lub technice, dziwnie chłodny w kontaktach z ludźmi. Śmiały w projektach, bardzo ostrożny w ich realizacji. Niełatwo zawiera znajomości, ale dla nielicznych przyjaciół gotów jest ryzykować życie, czego osobiście byłem świadkiem. Przyjedzie? No, jak mówię, trudno powiedzieć. To wszystko było ćwierć wieku temu. Nie mam pojęcia, kim jest dzisiaj. O, pan wkrótce zastępca dyrektora departamentu. Czego pan tu szuka o tak późnej porze? Archiwum już nieczynne, a za pół godziny zamykamy cały gmach. A pani, jak widzę, spędza tu calusieńki dzień, pani Józefo. Na noc do domu pani nie wróci? Córce się bez pani nie przykrzy? Odnosi pan dokumenty, jak widzę. Wszystko w porządku, nawet jednego różka nie zgiąłem. Jakby nowy minister chciał sobie sprawdzić. Może i zechce. Zgodzi się ten Narutowicz, jak pani myśli? Zgodzi się albo się nie zgodzi. Iście Salomonowa odpowiedź. U mnie w departamencie mówią, że to dziwny człowiek jest. Dziwny? Mhm. Siedział w tej Szwajcarii 30 lat z okładem. Pewno miał swoje powody. O, powody? Nawet raz tu nie zajrzał do Polski. Matka mu umarła kilkanaście lat temu, to nawet na pogrzeb nie przyjechał, chociaż go sama biedna kobieta bez ojca wychowała. Z bratem też się poróżnił, podobno nie utrzymują kontaktu. A po 1918, kto żyw do Polski ściągał? A ten siedział na posadzce w Zurychu i zgarniał grube tysiące. I teraz nagle mu się na patriotyzm zebrało. A ja przeciwnie, widzi pan. Słyszałam, że to wybitny specjalista, człowiek szlachetny, a do Polski tak, wrócić nie mógł. Tę wersję też znam. Odebrano mu paszport, bo w Szwajcarii był zamieszany w jakąś paskudną aferę, podobno spisek. Sam pan jesteś spisek. Zamknięty. Przepraszam, ja tylko chciałem. Tak, proszę pana, żadnych, ale oho, dobra, jest zamknięty. Jakaś grubsza awantura. Już przecież jeszcze kwadrans. Nasz woźny na swój uprzejmy sposób chciał zapytać, co też pana sprowadza do ministerstwa w ten piękny wieczór. Chciałem tylko... Cokolwiek pan chciał, proszę iść do domu, odpocząć sobie i wrócić do nas jutro rano w godzinach urzędowania. Za 15 minut zamykamy budynek. Interesantów już o tej porze nie przyjmujemy. Liczyłem, że uda mi się jeszcze rzucić okiem na... Jutro! Ale... Jutro mówię! Panie Kryński, pan się lepiej przywita. To Gabriel Narutowicz. Być może pański nowy zwierzchnik. Józia? Gabriel! Jak dobrze cię widzieć. Boże, co za zbieg okoliczności. Wracam do kraju po tylu latach i wpadam prosto na ciebie. W tej historii wszystko jest na opak, Józiu. Wyjeżdżałem jako schorowany młodzieniec. Wracam jako pełen sił, starszy mężczyzna. Uważaj na słowa, Gabrielu.
Przypominam ci, że jesteśmy równolatkami. Naprawdę nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Nie mam ani kompetencji, ani ochoty zostawać ministrem. Nie nadaję się do tego. Nikogo tu nie znam. Znasz przecież Ignacego. Będzie wicepremierem. Daszyński? Mhm. Socjalista w rządzie premiera ludowca? Są też endecy. Tylko mnie tam brakowało. Nie wiem, co ci doradzić. Chciałabym, żebyś został. Byłoby cudownie widywać cię na co dzień w pracy. Uważam, że byłbyś wyśmienitym ministrem. A z drugiej strony czułabym się fatalnie, gdybym ci nie powiedziała. Są ludzie w ministerstwie, którzy nadspodziewanie ucieszyli się na wieść, że mógłbyś objąć stanowisko. Tak mnie tu cenią? Przeciwnie. Są przekonani, że człowiek z zewnątrz, bez doświadczenia w polityce i znajomości realiów, będzie potrzebował długich miesięcy, żeby zorientować się w procedurach. Nie rozumiem. Wydaje mi się, że to może być pułapka. W ministerstwie dzieją się dziwne rzeczy. Z archiwów znikają dokumenty. Liczby w rozliczeniach się nie zgadzają. Nadal nie rozumiem. Właśnie o tym mówię. Na to liczą, że nie rozumiesz. A ja obawiam się, że mogą mieć rację. Jeżeli chodzi o jazy i turbiny, nie masz sobie równych. Ale ludzi nie opiszesz swoimi wzorami. Matematyka ci nie pomoże. Kraj jest w ruinie. Kontrakty na odbudowę opiewają na niewyobrażalne kwoty. Już teraz w ministerstwie pleni się korupcja. Gdy tylko zorientują się, że ty... Śmiało, co chciałeś powiedzieć? Relacje międzyludzkie to nie jest twoja najmocniejsza strona. Nie rozumiem. Sam wspomniałeś, że jesteśmy już starzy. Chyba za starzy, żeby owijać bawełnę. Czytanie emocji, tych wszystkich ulotnych sygnałów, to nigdy nie była twoja specjalność. A teraz miałbyś nagle wejść do świata, w którym te subtelne gry decydują o wszystkim? Uwielbiam cię, ale to chyba nie byłby dobry pomysł. Nie rozumiem. Nie lubisz ludzi. A co to w ogóle za kryterium? Kanibale lubią ludzi. Do diabła, Gabrielu. Przez 3 lata nie byłeś w stanie zorientować się w moich uczuciach wobec ciebie. W swoich własnych zresztą też. Cieszę się, że zostałam twoją szwagierką. Życie ostatecznie pięknie nam się ułożyło. Chociaż Ewunia też swoje z tobą przeszła. No powiedz coś wreszcie. Późno się zrobiło. Mam za sobą długą podróż. Pora już iść. Rachunek, proszę. Tak, telegram. Proszę. Dyktuję. Do prezydenta ministrów. Do kiedy to może? Już? Tak. Profesor Gabriel Narutowicz prosi o zakomunikowanie panu prezydentowi ministrów, ministrów, tak, że tekę robót publicznych z podziękowaniem przyjmuje. Tak, to wszystko sprawnie. Dom Ottona Kellera. W tym samym czasie. Nie do uwierzenia, moja droga. Najokropniejsza, najbardziej upokarzająca rzecz, jaka mi się w życiu przydarzyła. Jeszcze mnie wstrząsa z oburzenia. Jak on mógł? Jak on śmiał w ogóle? Jadę sobie z tym Polakiem w wagonie widokowym. Sympatycznie zagaduję o kwestie techniczne. A ten milczy. Podpuszcza mnie. Mówię mu o Millebergu. Nic. Robi tylko głupią minę i gapi się na mnie z jakimś takim uśmieszkiem. Podróż długa. Chciałem mu pokazać nasze szwajcarskie maniery, wywiązać się z obowiązku towarzyskiego i tak ciągnę tę konwersację. Opowiadam mu, a ten nic. Słucha. Wciąga mnie w pułapkę, a uśmiech ma coraz chytrzejszy. I nagle jak nie wypali na cały wagon, tak żeby wszyscy słyszeli, myli się pan. Rozumiesz? Mi. Otto Kellerowi jakiś Polak w moim szwajcarskim pociągu mówi, że się mylę. Po czym zaczyna sypać liczbami i szczegółami, że nie 40 tysięcy koni, ale nawet 64 tysiące koni po osiągnięciu pełnej mocy produkcyjnej. Panie, kto pan w ogóle jest? Nazywam się, jak już panu wspominałem,
Gabriel Narutowicz. I bardzo mi miło, że elektrownia mojego projektu wzbudziła w panu tyle pozytywnych emocji. Proszę nie sądzić po pozorach i nadal śledzić z uwagą doniesienia prasowe w kwestii techniki. Zapewniam, że i ja, i kraj mój jeszcze pana nie raz zaskoczymy. To nie jest nasze ostatnie słowo. To dopiero początek. Audioteka dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka audioserialu Narutowicz Marcina Napiórkowskiego. W rolach głównych Gabriel Narutowicz, Krzysztof Dracz, Józefa Kodisowa, Izabela Kuna, Ignacy Daszyński, Grzegorz Małecki, hrabia Rajmund Przeździecki, Marcel Sapat, Aleksander Dębski, Jędrzej Hycnar, narrator Filip Kosior, Julian Tuwim, Przemysław Wyszyński, Józef Piłsudski, Andrzej Grabowski, młody Gabriel Narutowicz, Jan Wieteska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Justyna Kowalska, generał Józef Haller, Antek Pawlicki, Maciej Rataj, Mateusz Rusin, Wincenty Witos, Waldemar Barwiński, Ignacy Kryński, Jan Marczewski, Teodor Kodis, Ignacy Lis, poseł Endecji, Maciej Kosmala, premier Julian Nowak, Jacek Kopczyński, inżynier Maksymilian Bogumił, młoda Józefa Krzyżanowska, w przyszłości Kodisowa, Agata Różycka, posłanka wyzwolenia, Agata Różycka, redaktorka Maria Ruszczyńska, Michalina Łabacz, Ernest Galwanauskas, Grzegorz Kwiecień, hrabina Izabela Dąbrowska, Ignacy Mościcki, Robert Jarociński, policjant Szymon Mysłakowski, Jan Lechoń, Hubert Paszkiewicz, młody Ignacy Daszyński, Michał Kucharski, artysta pierwszy Filip Gurłacz, Tadeusz Rechniewski, Karol Jankiewicz, Wacław Jaworski, Sebastian Dela, Felix Daszyński, Karol Jankiewicz, Otto Keller, Szymon Roszak, senator Bolesław Limanowski, Zdzisław Wardein, agent policji Jakub Kondrat, Frenkiel, Łukasz Wójcik, Antoni Słonimski, Łukasz Wójcik, dozorczyni Agnieszka Matysiak, poseł PSL Konrad Szymański, Izaak Dębo, Konrad Szymański, urzędnik Jakub Kondrat, gazeciarz Mateusz Ceran, woźny Zachęty Leon Harewicz, Stanisław Narutowicz Mariusz Jakus, młody Stanisław Narutowicz Sebastian Dela, Salwador Segui Hubert Paszkiewicz, rektor Jan Mazurkiewicz Leon Harewicz, bojówkarz prawicy drugi Hubert Paszkiewicz, artysta drugi Jan Marczewski, lekarz Tomasz Borkowski, woźnica Filip Gurłacz, właścicielka Iza Dąbrowska, ksiądz Michał Piela, woźny sejmowy Michał Piela, prowadzący obrady na konferencji w Genui Robert Jarociński, korporant Filip Gurłacz, oficer Tomasz Borkowski, Stanisław Tugut Tomasz Borkowski, głos z tłumu pierwszy Waldemar Barwiński, Janek Zamoyski Kosma Press. W pozostałych rolach Jacek Pluta, Mateusz Kwiecień, Paweł Wojtaszek, Krzysztof Rogucki, Julia Kołakowska-Bytner, Brygida Turowska, Konrad Darocha, Piotr Furman. Reżyseria Grzegorz Drojewski. Muzyka Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Nagrania i postprodukcja dźwięku Dawid Jankowski, Studio PRL. Koordynacja realizacji Agata Bornus. Realizacja PRL Studio. Produkcja Audioteka. Opieka literacka Joanna Partyka, Katarzyna Piechocka, Katarzyna Szybińska. Redaktor prowadzący Andrzej Dudziuk. Redakcja językowa Andrzej Dudziuk. Producentka Katarzyna Szybińska. Kierownictwo produkcji Aleksandra Dąbrowska, Katarzyna Szybińska. Czołówkę i tyłówkę czytał Tomasz Borkowski. Wykorzystano następujące źródła. Józefa Kodisowa ze wspomnień osobistych. Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej, Księga Pamiątkowa, Warszawa 1925 rok, strona 38. Ignacy Mościcki, wspomnienie, Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej, Księga Pamiątkowa, strona 160.
Zapraszamy do pozostawienia swojej opinii. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.